Zaginiona i już odnaleziona Izabela P. w końcu przesłuchana przez policję, pijana matka pogryzła swoją siedmioletnią córkę i mężczyzna, którego zapewne znacie z Katowic z incydentu kałowego w końcu odesłany z powrotem do swojego kraju. Ja jestem Bagiet, były policjant mówię o służbach bez cenzury, zapraszam na Policyjny Przegląd Tygodnia. Jasna cholera, mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, Sierżant Bageta z tej strony Jak widzicie, jak nie urok to sraczka Hehe, he, literalnie, bo tym jak naprawiłem Swoją rękę, to przypałem przypałętałem z Lubelszczyzny Jakąś wirusową chyba i No wiecie jak to się zakończyło W obsranych gaciach Jak nie wiecie to znaczy, że nie śledzicie mojego Instagrama, a to bardzo źle How dare you? Swoją drogą chciałbym was jeszcze Zaprosić na dzisiaj, na godzinę 19 na streama, będziemy Sobie rozmawiali o różnych policyjnych Rzeczach i grali w Ready or Not a już 26 sierpnia zapraszam was Na kolejnego streama, wtedy pogramy sobie w World of Tanks, ponieważ załapałem nieskromnie mówiąc współpracę. Money, money. Będziecie mogli się zarejestrować na naprawdę preferencyjnych warunkach, porozmawiać sobie ze mną i pograć razem w World of Tanks. A my rozpoczynamy wiadomościami z Kujawsko-Pomorskiego i bynajmniej nie są to pozytywne wieści, ponieważ w ogóle jest jakiś tydzień nożowników, nie wiem o co chodzi. Atak nożownika w Żninie. Ugodzony mężczyzna nie żyje. Około godziny 15 w piątek na ulicy Mickiewicza zaatakowano nożem mężczyznę. Napastnik, 42-latek, sam zgłosił się na policję. Zaatakowany 52-letni mężczyzna nie żyje. Według mnie tutaj nie ma to nic wspólnego z jakąś skruchą, tylko gość po prostu obsrał zbroję i postanowił, że pójdzie zgłosić się na policję, licząc pewnie na jakieś preferencyjne potraktowanie go potem w sądzie. Z tym, że no nic to tutaj tak naprawdę nie będzie teraz zmieniać, no jest to zdecydowanie zawiniona zbrodnia i to jedna z najcięższych w kodeksie karnym, także wątpię, żeby tutaj prokurator wziął to jakoś specjalnie pod uwagę. Przypominam, że za to przestępstwo w Polsce grozi nawet dożywotnie pozbawienie wolności albo kara 30 lat pozbawienia wolności, bo ta górna granica została przesunięta z 25 lat na 30. O godzinie 15 dyżurny Żnińskiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie, że na ulicy Mickiewicza w Żninie w rejonie hotelu leży mężczyzna ugodzony nożem. Na miejsce został skierowany patrol policji, który potwierdził to zgłoszenie, informuje aspirant Michał Robakowski z KPP w Żninie. Po kilkunastu minutach, w trakcie wykonywanych przez policjantów czynności, do komendy zgłosił się 42-latek, który przyznał się, że on jest sprawcą tego zdarzenia. No i tutaj jeszcze jest napisane, że tam trwałem czynności pod nadzorem prokuratora. Tylko, że nie jest tutaj tak naprawdę napisane, czy jest to sprawa o zabójstwo, czy może na przykład była to Obrona konieczna, jakieś nie wiem, przekroczenie granic, obrony koniecznej, czy coś. No, mężczyzna na pewno został zatrzymany, bo nie wierzę w to, żeby nie został do czasu wyjaśnienia tej sprawy. Dla policjantów, takie szczęście w nieszczęściu, że sprawca się sam znalazł, i jest to po prostu, wiem, że to może będzie trochę okrutne, że to powiem, ale łatwy wynik bo wiecie, policja to jest taka instytucja, że jak macie sprawcę, to po prostu przypniecie mu zabójstwo Kennedy'ego, Marka Papała i tak dalej, ale jak nie ma sprawcy, no to wtedy się zaczyna kombinowanie, że a, może zejdziemy sobie z kategorii, może nie będziemy z tego robili zabójstwa, może z tego zrobimy jakieś nieumyślne spowodowanie śmierci, czy, czy coś takiego, Choć ciężko o tym mówić w przypadku noża, bo te obrażenia najczęściej są bardzo oczywiste. Natomiast trochę bardziej pozytywne newsy płyną do nas z UK, ponieważ chcieli ukraść rower, ale trafili na Polaka. Możecie sobie zobaczyć w ogóle filmik z tego. Gość zachował się według mnie nie do końca odpowiedzialnie, bo żaden rower nie jest wart waszego życia. Ci sprawcy mogli mieć przy sobie jakiś nóż, mogli mieć przy sobie jakieś ostre narzędzie. Tego gościa by już z nami po prostu nie było. No wiecie doskonale o tym, że UK to nie jest najbezpieczniejszy kraj w Europie i ta przestępczość jest tam na wysokim poziomie. Więc, no nie wiem, dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie, jak dla mnie trochę. Nieodpowiedzialnie. W ostatnich dniach w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z Londynu, które zyskało ogromną popularność. Na filmie widać grupę zamaskowanych ludzi poruszających się na skuterach, którzy próbują ukraść rower od mężczyzny pochodzącego z Polski. Całe zdarzenie miało miejsce w biały dzień na jednej z londyńskich ulic. Napastnicy, przekonani o swojej przewadze liczebnej i zaskoczeniu ofiary, przewrócili rowerzystę, próbując odebrać mu jednoślad. Jednak Polak nie zamierzał poddać się bez walki. Zdeterminowany do obrony swojego mienia stanął w obronie roweru, stawiając czoła agresorom. Mężczyzna, pomimo wyraźnego zagrożenia, nie tylko skutecznie obronił swój rower, ale także zmusił złodziei do odwrotu. Widząc jego nieustępliwość i gotowość do walki, napastnicy zaczęli wycofywać się, a w końcu uciekli, pozostawiając Polaka z jego rowerem. No, ja dalej nie uważam, żeby to było dobre rozwiązanie, bo tak jak mówię, no, rower to jest tylko przedmiot, a naprawdę jak widzimy sobie jakieś zdjęcia czy filmiki z UK, to wierzcie mi, to, że tam te wszystkie noże i tak dalej, jakieś długie ostrza są zakazane, to wcale nie powstrzymuje przestępców od tego, żeby coś takiego przy sobie mieli. Kolejny nietypowy obiekt spadł na terytorium Polski, tutaj uspokaja nas już, że nie ma to nic wspólnego najprawdopodobniej z jakimiś działaniami wojskowymi, ale jak czytamy. Tajemniczy obiekt spadł w pobliżu Olsztyna. Pierwsze zdjęcia. Niezidentyfikowany obiekt spadł w okolicy Olsztyna. Znaleziono go w środę wieczorem na terenie leśnym w miejscowości Orzechowo w gminie Dobre Miasto. Polsat News otrzymał zdjęcia obiektu. I czy ja tutaj widzę jakąś cyrylicę? Wydaje mi się chyba, że tak, przed tym numerem, który tutaj jest. Natomiast jak uspokajam, najprawdopodobniej jest to balon meteorologiczny. Jedna z nadesłanych fotografii przedstawia obiekt zaczepiony o gałęzie drzew na dużej wysokości. Kolejne zdjęcia wykonano już na ziemi. Widać na nich z bliska niedużą białą skrzynkę. doczepioną do niej białe taśmy oraz materiał, który przypomina spadochron lub balon. Obiekt jest oznaczony numerami widnieje na nim również krótki napis, prawdopodobnie wykonany cyrylicą. Uspokajamy, to najprawdopodobniej balon meteorologiczny, powiedział w czwartek wieczorem interi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski. Słuchajcie, to, że oni mówią, że to nie jest że, że to nie jest żaden obiekt wojskowy, tylko to jest balon meteorologiczny, to może być równie dobrze jakaś gra operacyjna. Wywiad ma swoje informacje. Czasami po prostu bardziej opłaca się tego nie sprzedawać opinii publicznej, jeżeli tam jakiś żołnierz się nie wysypie ewidentnie, że to faktycznie jest jakiś obiekt przeznaczenia wojskowego. Bo po co obcy wywiad ma wiedzieć, że wy o tym wiecie? No może tutaj jest jakaś grubsza gra właśnie operacyjna prowadzona, czy jakieś operacyjne rozpoznanie i często po prostu nie mówi się o takich rzeczach. No tutaj sprawa absolutnie bulwersująca i w ogóle brawa dla policjanta, który który tam był, że chciało mu się podjąć takie czynności. Pijana matka ugryzła siedmiolatkę w rękę i wyrzuciła w nocy z domu, by szukała ojca. W środę 7 sierpnia starszy posterunkowy Jakub Milanowski z bydgoskiego śródmieścia w drodze do komendy odwiedził rodzinę. W czasie wizyty zauważył, że po ulicy w bliżu torów kolejowych spaceruje dziewczynka. Postanowił sprawdzić, czy coś się stało. W trakcie rozmowy dziewczynka powiedziała funkcjonariuszowi, że mama ugryzła ją w rękę i wyrzuciła z domu, by szukała ojca. Przyznała również, że boi się o czteroletnią siostrę, która została w domu razem z matką. Stalił miejsce zamieszkania dziewczynki i udał się tam, by sprawdzić sytuację. Wezwał również patrol. Na miejscu został kobietę, od której czuć było alkohol w miejscu przebywała także czteroletnia dziewczynka w czasie interwencji do domu wrócił ojciec dzieci. Badanie wykazało, że 33-letnia matka miała ponad 2,5 promila, a ojciec ponad 1 promil alkoholu w organizmie. Kobieta została zatrzymana, usłyszy zarzut narażenia swoich dzieci na niebezpieczeństwo, utratę życia lub zdrowia. To jest jedna sprawa. Faktycznie, jeżeli ktoś sprawuje opiekę w takim stanie nad dziećmi, to najczęściej to się właśnie traktuje jako narażenie na niebezpieczeństwo, ale druga sprawa, no to jest to pogryzienie, no bo tutaj według mnie będzie niebieska karta założona na 100% i druga sprawa, no jest to po prostu znęcanie się, a to jest przestępstwo i za to można iść do więzienia nawet w tym przypadku do 8 lat, bo jest to czyn kwalifikowany, ponieważ jest to znęcanie się nad osobą nieporadną ze względu na wiek. No teraz zdecydowanie ten news z kategorii powiedzmy tych mniej poważnych, ale bardzo no takich pociesznych, ponieważ nie wiem czy pamiętacie, ale w Katowicach, zresztą całkiem niedaleko gdzie ja mieszkam, na Trzech Stawach Pewien mężczyzna do no, urody zagranicznej, że tak powiem, postanowił oddać kał do jednego ze stawów na ształwajerach. Ci, co są z Katowic czy z okolic, to wiedzą, co to są ształwajery. No ształwajery to są po prostu po Katowicku czy tam po śląsku trzy stawy. Mężczyzna, który zasłynął incydentem kałowym na kąpielisku, został przymusowo wydalony z Polski. Funkcjonariusze placówki SG w Sosnowcu zatrzymali cudzoziemca, który wywołał burzę medialną swoim wyczynem na katowickim kąpielisku. Od razu zaznaczam, nie jest to do końca kąpielisko, bo tam się tak naprawdę kąpać nie można. Natomiast byłem zdziwiony zdecydowanym działaniem ze strony Straży Granicznej, bo uwierzcie mi, wcale nie jest tak łatwo deportować cudzoziemca, ale jak się okazało, nie jest to pierwsze zatrzymanie tego mężczyzny. Kilka tygodni temu polskie media obiegła informacja o wyczynie pewnego cudzoziemca obywatela Senegalu. Wszedł on do kąpieliska na trzech stawach mieszczącego się w Katowicach. I tam na oczach ludzi wypoczywających nad wodą prawdopodobnie załatwił swoje potrzeby fizjologiczne. W sieci natychmiast pojawiło się nagranie z tego wydarzenia. Sosnowieccy funkcjonariusze SG po raz pierwszy zatrzymali Senegalczyka we wrześniu 2023 roku w związku z jego nielegalnym pobytem. Konieczne było zastosowanie środków przymusu bezpośredniego, gdyż stawał czynny opór podczas zatrzymania i należało zapewnić jego bezpieczne doprowadzenie do placówki SG. Podczas dalszych czynności cudzoziemiec nie współpracował, nie podpisał dokumentów, nie odpowiadał na pytania, obnażał się i zachowywał obscenicznie. Nie. W listopadzie 2023 roku komendant placówki SG w Sosnowcu zobowiązał cudzoziemca do opuszczenia terytorium Polski, zakazując jednocześnie powrotu na teren, terytorium strefy Schengen na okres trzech lat. Tej decyzji Senegalczyk nie wykonał. No i teraz pan już sobie podejrzewam, nie wróci w ogóle do strefy Schengen albo będzie mu ten zakaz przedłużony. No a na jaką karę może liczyć? No jest to nieobyczajny wybryk, więc tutaj po prostu grzywna, albo nawet chyba tam jest kara aresztu. Tak, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności grzywny do 1500 zł, albo karze nagany. Więc tutaj albo jakieś prace społeczne, albo nagana. No bo umówmy się, jak ja bym na coś takiego trafił, to nie stosowałbym mandatu, znaczy też nie wiadomo, czy on w ogóle miał stałe miejsce przebywania na terytorium Unii Europejskiej, żeby mu wystawić mandat kredytowany, bo jeżeli nie miał, no to wtedy nie mógł. To jest identyczna sytuacja jak u nas z bezdomnymi. Teoretycznie nie możecie im wystawiać mandatów kredytowanych, tylko gotówkowy, albo go w ogóle od razu zatrzymać do trybu przyspieszonego, a już widzę, jaki byłby kwik na jednostce policji. Jakbyście zatrzymali cudzoziemca do trybu przyspieszonego. No, możecie mi uwierzyć na słowo, że byłby duży kwik. No i tutaj sprawa, którą ostatnio żyła chyba prawie cała Polska, czyli sprawa zaginięcia, a następnie odnalezienia Izabeli P., młodej kobiety, bo miała. Chyba z tego, co pamiętam, 35 lat. Prokuratura przysłuchała w charakterze świadka Izabelę P, która 9 sierpnia zaginęła w tajemniczych okolicznościach na autostradzie A4 i została odnaleziona po 11 dniach cała i zdrowa. W trakcie rozmowy ze śledczymi 35 latka miała wyjaśnić powody swojego zniknięcia. Musimy teraz to wszystko zweryfikować. Słyszymy od prokurator Ewy Węglarowicz-Makowskiej, rzecznik prokuratury okręgowej Wieleniej Górze. Słuchajcie, mi to pachnie po prostu jakimiś zaburzeniami psychicznymi, bo tam jest potem mowa w ogóle o tym, że ta Izabela miała pić wodę z jakiegoś tam zbiornika. Miała absolutnie negować wszystko, że ktoś ją miał porwać. W ogóle tam z jakichś materiałów dowodowych też to nie wynikało, więc ja bym tutaj obstawał właśnie jakieś problemy natury psychicznej. Przed chwilą zakończyło się przesłuchanie Izabeli P. Na moje biurko właśnie trafił protokół z przesłuchania. Mogę tylko powiedzieć, że Izabela P. złożyła zeznania. Podała co się z nią działo od 9 do 20 sierpnia. Zaprzeczyła, aby była pozbawiona wolności w tym czasie. Powiedziała onetowi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka prokuratury okręgowej Wieleniej Górze. Z jej zeznań nie wynika, by w tym czasie z kimkolwiek się kontaktowała. I aby ktokolwiek jej udzielał pomocy. Więcej treści zeznań nie mogę przytoczyć. Z kolei w środę od osoby znającej kulisy sprawy, która zastrzegła anonimowość, usłyszeliśmy. Nie miała na ciele żadnych śladów, które świadczyłyby o stosowaniu przemocy. Ona chyba świadomie po prostu tak poczyniła, wie, co zrobiła. Chodziła po różnych miejscach, chciała być sama, miała być gdzieś w lesie i pić wody z jakiegoś zbiornika. Więc tak jak mówię, no nie wiem na ile to było tak, że ona faktycznie w pełni świadomie i naprawdę chciała sobie tak ozniknąć. Czy były to jakieś, no bo wiecie, no to jest tak niekomfortowa sytuacja, żeby sobie gdzieś siedzieć. W lesie i pić wodę z kałuży, że no nie wiem, czy to by było podyktowane tym, tylko żeby, że kobieta chciała mieć przez chwilę spokój nie chciała się z nikim kontaktować. A mi tutaj pachnie jakąś chorobą psychiczną. I ta sprawa, o której nawet dzisiaj słyszałem w radio, jak jechałem rano samochodem, a czytałem, że nie wczoraj, ale była tam mała aktualizacja: zabójstwo w pensjonacie na Podchalu znaleziono ciało 14 latka. 14 latek z województwa mazowieckiego został śmiertelnie dźwięty nożem w jednym z pensjonatów na terenie Małopolski. Policja zatrzymała podejrzanego to 45-letni krewny zmarłego. Trwałem Mający na celu ustalić, co dokładnie się wydarzyło. Wiem, do czego dotyczyła ta aktualizacja. Dotyczyło to tego, że to jest ojciec tego zmarłego, bo w samej treści Newsa nie było to napisane. Było tylko napisane, że to jest jakiś jego krewny. Około godziny 7.30 policja zakopiańska otrzymała zgłoszenie o ataku na 14-latka. Chłopak został dźgnięty nożem w jednym z pensjonatów w Gliczarowie górnym na terenie gminy Biały Dunajec. Policja zatrzymała podejrzanego w tej sprawie. To 45-letni krewny zmarłego. W związku z tym zdarzeniem policjanci zatrzymali 45 letniego Mężczyznę krewnego zmarłego, który w chwili zatrzymania był trzeźwy. No, powiem Wam tak, tutaj jeszcze za dużo szczegółów nie ma, natomiast, no tutaj sprawa jest analogiczna, ponieważ gro będzie mu groziło do żywotnie pozbawienia wolności. Tragiczne jest to, że tutaj musiały, tutaj już nie wierzę w to, że tutaj nie ma jakichś problemów psychicznych granych. Mam nadzieję, że sprawca nie będzie się tym zasłaniać, jakoś tak całościowo, że po prostu nie uniknął odpowiedzialności, no bo słuchajcie, śmierć 14 latek jeszcze jego krewny, dziecko, które miało całe życie przed sobą i zostało mu to życie po prostu wydarte i no, zdeptane, inaczej, inaczej tego powiedzieć nie mogę. Mamy tylko szczęście, że sprawca jest zatrzymany i najprawdopodobniej nikomu już nie zrobi krzywdy. No i stan Standardowo wszystkim życzę sprawiedliwości, bo to jest chyba najważniejsze w całym procesie karnym. Was zapraszam na streamy, o których Wam mówiłem, na TikToka, Instagrama. Trzymajcie się i hej.